Witamy na szlaku latawca. Czym jest latawiec? To symbol gorzowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego. A czym jest miejski obszar funkcjonalny? O to zapytaliśmy gorzowian. Co to jest miejski obszar funkcjonalny? A nie wiem tego. Skomplikowana sprawa. Co to może być? No, to rozumiem, z centrum chyba Gorzowa. A nie wiem, bo ja nie z Gorzowa nawet. Pojęcia nie mam. Co to jest miejski obszar funkcjonalny? Nie mam pojęcia. Miejski obszar funkcjonalny według koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 to układ osadniczy ciągły przestrzennie i złożony z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Przekładając to na język polski, miejski obszar funkcjonalny w skrócie MOF tworzą Gorzów i okoliczne gminy, czyli Bogdaniec, Deszno, Kłodawa i Santok. Samorządy podejmują wspólne działania, jednym z nich jest promocja gospodarcza. W Teatrze imienia Juliusza Osterwy odbyła się uroczysta inauguracja projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka. W trakcie gali przedstawiono prezentacje dotyczące samorządów uczestniczących w przedsięwzięciu, pokazujące ich potencjał gospodarczy. Zarówno mikroprzedsiębiorcy działający głównie w gminach, jak makro będą się nawzajem uzupełniać, będą razem prowadzić do jeszcze większego rozwoju gospodarczego naszego regionu, naszych gmin, naszego miasta. To prowadzi do tego, żebyśmy byli jeszcze bardziej silni. Dla gminy Bogdaniec i myślę dla gmin ościennych, małych gmin, to jest duże wydarzenie, ponieważ my w naszych budżetach nigdy nie mielibyśmy takich funduszy na promocję gospodarczą, jakie możemy spożytkować teraz z korzyścią dla naszych przedsiębiorców. Ta promocja, którą my robimy na co dzień, jest promocją niewielką i niewiele daje naszym przedsiębiorcom. Tutaj możliwość uczestniczenia w targach, w konferencjach, czy też wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami z całego kraju daje większe możliwości rozwojowe dla naszych przedsiębiorców. Może ta promocja gospodarcza spowoduje to, że będzie łatwiejsza możliwość pozyskiwania ludzi do pracy. Jesteśmy otwarci nie tylko na naszych mieszkańców, ale również na wielu przybyszy, bo Deszno w tym momencie się bardzo przebranżawia, to znaczy jest dużo miejsc noclegowych dla osób z Ukrainy czy też z Mołdawii. Najpierw będziemy wspólne spotkania robić z przedsiębiorcami, już nawet teraz 2 lutego mamy pierwsze spotkanie z biznesem i w następnej kolejności będą targi branżowe. Na czym ma polegać promocja gospodarcza miejskiego obszaru funkcjonalnego i jak będzie przebiegać, opowie prezydent Gorzowa. Gorzów, Kłodawa, Santok, Deszczno i Bogdaniec tworzą miejski obszar funkcjonalny. Co łączy te samorządy pod względem gospodarczym? No, bardzo dużo. Nasz projekt miejskiego obszaru funkcjonalnego to przede wszystkim wspólna promocja gospodarcza. To zadanie, które przed nami, które już zaczęliśmy realizować. Tak naprawdę Gorzów i gminy ościenne to obszar, który cały czas ze sobą współpracuje. To nie tylko mieszkańcy, którzy przenikają się i tak naprawdę, żeby nie granice administracyjne, nie żyjemy w jednym wielkim organizmie, to mieszkańcy nie zdawali sobie nawet sprawy, że są te różnice. Ten wielki organizm musi funkcjonować razem, on musi się przenikać, musi ze sobą współpracować, dlatego postanowiliśmy wspólnie promować tą sferę gospodarczą, bo nie da się oderwać rzeczywistości gorzowskiej od rzeczywistości sąsiedniej gminy. Mamy wspólne cele, zależne na tym, żeby się Gorzów i nasz miejski obszar funkcjonalny rozwijał, bo czym silniejszy Gorzów czy sąsiednie gminy, tym nawzajem na siebie oddziaływujemy. Tym większa, mocniejsza gospodarka północy regionu całego. Wspomina Pan o tej promocji gospodarczej MOF-u. Do kogo to jest skierowane? Promocja gospodarcza jest skierowana w 2 kierunki. Z jednej strony do wewnątrz, czyli do wszystkich naszych przedsiębiorców z terenu Gorzowa i tych 4 gmin. I to jest bardzo ważne, bo tutaj poznajemy się, nawiązujemy relacje, nawiązujemy kontakty, często współpracujemy ze sobą. Przedsiębiorcy na naszych spotkaniach poznają się nawzajem, zawiązują przyjaźnie, ale przede wszystkim przyjaźnie biznesowe. Często i sporo już takich relacji wspólnych mamy. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to pokazanie naszego obszaru jako obszaru bardzo ciekawego do inwestowania z ogromnym potencjałem, bo Gorzów jest miastem, co by mówić, przemysłowym. Ten duch przemysłu w Gorzowie jest, widać to zresztą po danych statystycznych, jednak produkcja w województwie lubuskim to przede wszystkim Gorzów. To Gorzów jest bardzo silnym ośrodkiem i będzie się jeszcze wzmacniał. Dzięki tej współpracy będziemy wzmacniać przede wszystkim rozwój gospodarczy miasta.
to właśnie przed nami. Wyjazdy, konferencje, promocja naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego na zewnątrz, między innymi na targach, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. A czy stawiacie Państwo na konkretne branże, czy to jest oferta dla każdego? To jest oferta dla każdego, dla wszystkich, którzy w Gorzowie kooperują, współpracują, pracują, tworzą, wytwarzają, produkują, czy tworzą jakieś usługi. Natomiast oczywiście widać to po danych statystycznych, danych silnych, danych ekonomicznych, że Gorzów stawia, był miastem przemysłowym i jest miastem przemysłowym. I ten przemysł, między innymi przemysł metalowy, przemysł drzewny, jest podstawą naszej gorzowskiej gospodarki. To tutaj się wytwarza, to tutaj się produkuje, jeżeli mówimy o całym regionie. Dobrze. Jakie efekty ma przynieść ten projekt? No, taki zasadniczy, podstawowy efekt to przede wszystkim wzrost gospodarczy, czyli to, żeby naszym przedsiębiorcom żyło się lepiej, w efekcie naszym mieszkańcom, bo więcej firm, lepsze obroty, większa ilość produkcji, no to lepsze zarobki, więcej osób zatrudnionych. To już widać, bo między innymi po tym, że Gorzów jest dobrym ośrodkiem, miejscem do pracy. W Gorzowie mamy dodatni bilans migracyjny. To jest bardzo ważne, bo okazuje się, że do Gorzowa więcej mieszkańców przyjeżdża za pracą i mówimy tutaj o stałych meldunkach, nie o mieszkańcach, o imigrantach choćby z Ukrainy, tylko więcej mieszkańców do nas przybywa niż nam ubywa. To jest bardzo istotna sprawa. Stąd też nasze działania nie tylko w dziedzinie przemysłu, ale również w szkolnictwie zawodowym, w tworzeniu akademii. To wszystko daje wspólną całość, bo pracujemy razem dla regionu. Jednym z elementów promocji gospodarczej gorzowskiego MOF-u są śniadania biznesowe. Uczestniczący w nich przedsiębiorcy mają okazję nie tylko zjeść smaczne śniadanie, ale także zdobyć trochę wiedzy. Każde śniadanie to bowiem spotkanie z ekspertem. Ja jestem praktykiem marketingu. Ja doradzam firmom, jak powinny komunikować się ze swoimi odbiorcami, tak żeby nadążyć za czasami i za zmianami w komunikacji, które mamy. A zmiany są duże. Od czasu, kiedy nastąpiło coś, co nazywamy rewolucją internetową, zmienił się kompletnie sposób, w jaki konsumenci podchodzą do marek i oczekiwania w stosunku do marek, ale też dla nas marketingowców otworzyły się nowe możliwości i nowe narzędzia komunikacji. I to jest zmiana, której nie trzeba się bać, a wręcz przeciwnie, to jest zmiana, która stwarza olbrzymie szanse. Bez tego typu inicjatyw rozwój rynku lokalnego byłby wręcz niemożliwy. Uważam, że po pierwsze jestem zaciekawiony tym, jak wygląda sama forma. Uważam, że po pierwsze piękne miejsce, po drugie wspaniałe otoczenie, cudowne, otwarte osoby, bardzo wrażliwe i chcące zrobić coś więcej, jeżeli chodzi o gospodarkę w Gorzowie. To, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy, właśnie polega na tym, co zrobiliście Państwo przy okazji tej gry. A zrobiliście pewne świadome rozstrzygnięcie, kiedy był wybór między kilkoma opcjami, to rozstrzygnięcie odbywało się w konsekwencji pozyskanych informacji. Większość decyzji biznesowych się tak odbywa. Problem polega na tym, że my uważamy, że podejmujemy je administracyjnie, czyli bez emocji, na chłodno, w wyniku pozyskanych informacji. Realia są takie, że decydują bardzo często emocje, a informacji jest za mało i decydujemy w wyniku ich deficytu. Dlatego przeżywamy różnego rodzaju historie i stresy przy okazji, a konsekwencją jest radzenie sobie post factum, tak? I decyzje, powiedziałem, takie administracyjne rzadko są. Ale co jest ważne i to, czego próbowaliście Państwo dokonać przy okazji tego zadania, to wyodrębnić to, co istotne, żeby się czegoś dowiedzieć o tym drugim partnerze. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek programu Szlakiem Latawca. Gdzie zaprowadzi on nas następnym razem, zobaczymy już w przyszłym tygodniu.